Czołem! Witam wszystkich widzów kanału Hubi365 i w dzisiejszym odcinku wróciliśmy z tatą na osiedle, które należy do lotniska w Kluczewie. Tak, dzisiaj wróciliśmy na osiedle Kluczewo. Chcemy wam dzisiaj pokazać parę ciekawostek, których wam nie pokazywaliśmy poprzednim razem, kiedy tutaj byliśmy. Dokładnie tak. Dzisiaj bardziej będziemy się tutaj przemieszczać po samym osiedlu. Nie będziemy zachodzić na sam teren lotniska. Chcemy wam pokazać parę takich ciekawostek, smaczków, które do tej pory nie pokazywaliśmy. I też dzisiaj chcemy wam opowiedzieć taką tajemniczą legendę, która tutaj jest właśnie związana z tym osiedlem, o takim pewnym miejscu, ale to w dalszej części odcinka. Tak, o tym wspomniemy. No, wspomnimy, oczywiście to jest legenda, nie ma żadnych dowodów, informacji na to, żeby to potwierdzić. Natomiast no, na pewno o tym wspomnimy. Więc zaczynamy wchodzić w taki pierwszy ciekawy teren i za chwilkę rozpoczynamy naszą opowieść. A więc zaczynamy eksplorację osiedla na lotnisku w Kluczewie. Teraz zajrzymy do jednego ze skronów na tym osiedlu. Tak, tu zobaczcie, jesteśmy, można powiedzieć, już na samym osiedlu. Tutaj już powstały nowe bloki, tutaj wcześniej nic nie było. Tutaj toczy się życie, a tu jest taki jakby za ulicą, dosłownie za ulicą jeszcze mamy kawałek dawnego świata i tutaj jakby zaczynamy od pierwszego wejścia. Nie wiemy, czy to jest jakiś szyb wentylacyjny, czy tutaj było wejście. Niestety nie ma tam wejścia i możemy tylko zobaczyć tutaj przez dziurę. Tak, natomiast to jest jakiś element. Zajrzymy latarką, to tylko dobre ustawienia trzeba włączyć. Element schronowy jakiś. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać. Ale może co tutaj? Tu jakaś drabina nawet była. No, czyli ktoś wchodził. Jakieś wejścia tam są? No chyba nie ma. No. Żadnego wejścia tam było, jest zamurowane. No. Jakieś tutaj napisy. Nie wiem, czy zobacz tutaj po świece. Czekaj chwilkę. No, zobaczymy. Jakiś element schronowy. Tutaj chyba jakaś wentylacja, zobacz, jakiś tutaj. Na pewno. Sprzęt, tak. Dobrze odizolowany, tutaj widać, że między warstwami betonu jest warstwa izolacji. Tak to wygląda tutaj. Także to jest taki jeden z ciekawszych elementów. Tu przejdziemy sobie troszeczkę wyżej nad nim. To jakiś wywiadnik, może też. Zobaczcie, on jest usypany. Taki kopiec, o tutaj. Do wywiesnika może uda się zajrzeć, ale chyba od tamtej strony będzie lepiej widać. Więc... Ale to też, zobaczcie, jest jakiś element wywiecznikowy ewentualnie. Czy to była jakaś kopuła i taka obserwacyjna, trudno powiedzieć. Ale tutaj środek. Tam z tamtej strony. Zaraz podejdziemy. Lepiej będzie widzieć. Chyba. Środek wzmocniony. Także tędy bokiem może. Chcę pokazać z tej strony, bo tu lepiej będzie widać i da się lepiej latarką tutaj zajrzeć. Ale to choć obejdziemy go może. Okej. Obejdziemy go. Natomiast tu chciałem wam zwrócić uwagę, że jest to nasypem ziemnym bardzo, bardzo poważnie wzmocnione. No to może jak jesteśmy tutaj, no to powiem wam o tej legendzie. Ta legenda tutaj mówi, że gdzieś tutaj na tym lotnisku, najprawdopodobniej na osiedlu, znajduje się schron, który miał 12 kondygnacji w dół. Tak, znaczy wiadomo na pewno o jednym schronie, który wam też już pokazywaliśmy, znaczy nie wchodziliśmy do niego. To był schron dowodzenia. Pokazywaliśmy wam wejście do tego schronu. Wtedy. Tak, niemniej wiadomo, że ten schron nie był aż taki wielki. Znaczy, no nie był mały też, natomiast nie miał aż tylu kondygnacji. Natomiast jakby schron dowodzenia to jedno, natomiast schron, o którym mówimy, to drugie. To prawdopodobnie był, to był schron dla wszystkich mieszkańców prawdopodobnie i żołnierzy. Tylko ustawienia dobre włączone na latarce. O, tutaj jest jakaś taka, ewidentnie była jakaś kopuła. Mhm. Jakaś kopuła obserwacyjna to była. No widać jakaś kopuła. Tutaj. Jakaś kopuła obserwacyjna. Tą ścianę widzieliście no. Z tamtej strony. Pokazywałem. Tutaj bardzo. Góra wzmocniona. Jakieś wywieczniki też tutaj widzę. No. Tutaj. No. Nie, żadnych napisów tutaj nie widać. Tak jak dobra. Tam. No ciekawe. Ciekawe. Też była opapowana. Mhm. Wzmocniona. Także to tak było zrobione, jakaś pozostałość po tym. Może jakieś jeszcze wejście
Tutaj jest, my mamy taką nadzieję. Dokładnie. Tutaj jest jedno też zamurowane, też warto je pokazać, więc chodźmy tam, tutaj. Też warto powiedzieć, że tutaj faktycznie było to nasypane, czyli jakby dodatkowo ten schron był wzmocniony dużą warstwą ziemi. Te wejście było gdzieś, pamiętam, w stronę ulicy. Tutaj, tu jest jakieś wejście. O, jak, uwaga. Znaczy tam wejść chyba widzieliśmy więcej. Może jakieś znajdziemy, ale chcemy wam pokazać. No, tutaj jedno z takich wejść, które jeszcze nie jest zamurowane. No to może. Tutaj ktoś jakby wchodził, no to na pewno ewidentnie jedno z tych miejsc. Nie wydaje mi się, że to była konstrukcja poniemiecka, a chociaż może. Natomiast no, na pewno był to jakiś obiekt schronowy z taką właśnie kopułą obserwacyjną. Do czegoś on niechybnie służył. Sam schron był dosyć potężnie obsypany ziemią. No, bardzo ciekawy teren, powiedzieć. No. Bardzo ciekawy teren. Tutaj możecie zobaczyć normalnie ulicę, tak, tu... a po drugiej stronie schrony, bardzo tajemnicze schrony. No tak, no bo tutaj kiedyś tego nie było. To jest moja taka granica świata. Mówię, tutaj przez ulicę jest normalny dom mieszkalny, życie toczy się dalej. A tu nagle jakiś schron. A tutaj jeszcze ślad. A więc teraz szukamy kolejnych obiektów. Z takich ciekawych różnych artefaktów. Tutaj jest cała masa. Tutaj na przykład widzimy jakiś właz betonowy. No nie ruszymy go, nie wiemy, czy to jest tylko zdjęty właz, czy on coś przykrywa. Możliwe, że coś przykrywa. Wygląda na to, że coś przykrywa, dlatego że tutaj jest jakaś obmurówka, także... No może coś tutaj jest. Czy to był jakiś szyb wentylacyjny, trudno powiedzieć, no. No jak tutaj strony są, no to może jest, tylko ten główny to chyba tam jest. No, takich, no może jakieś wyjście awaryjne z tego schronu. Możliwe, bo tam, no. Tam są główne wejścia. Także takich artefaktów tu jest cała masa. No teraz będziemy szukać tutaj kolejnych obiektów, bo może tutaj jeszcze jakieś wejścia są. Jeśli będą, to je wam pokażemy. Zobaczcie, tutaj takich pagórków jest bardzo dużo i to może świadczyć to, biorąc pod uwagę ten schron, który widzieliśmy ostatnio, może świadczyć, że tutaj pod tymi pagórkami są inne obiekty schronowe, do których może wejścia zostały już zawalone. Albo celowo zamurowane. No, trudno powiedzieć, natomiast... Może na przykład grożą zawaleniem. Ten teren cały jest taki tutaj trochę pagórkowaty. To jest takie trochę dziwne, bo tu coś było grzebane, widać, rozgrzebywane. Ale to nic nie ma chyba. No nic nie ma, ale chodzi o to, że coś było rozgrzebywane. Tu wydaje mi się, że coś jeszcze było. To już jesteśmy po tej stronie ulicznej, to jest zamurowane. Tak, i to nawet chyba kolejne. Może główne. Kolejne coś. Niestety już kompletnie zamurowane. Zawalone, natomiast jakby tutaj świadczy, nie że tutaj... Nie ma nawet niczego otworu, żeby dało się zobaczyć. Tak, ale jest pozostałość, jakby świadczy, że ten pagórek też czymś tutaj był. To jest ciekawostka. Tutaj pod tymi kamieniami są jakieś, jakaś szpara. Tu prawdopodobnie, tu jakiś otwór chyba też widać. Sprawdźmy. No, o, dokładnie. Poświeć chyba latarką. Dobra, tylko muszę ją wyjąć. A tutaj świadczy to... Chwileczka. O tym... Bo ustawienia dobre trzeba włączyć. O. Świadczy to o tym, że tutaj jest wejście do kolejnego jakiegoś obiektu schronowego. To zamurowane niestety. No, zawalone, zamurowane. Nie, to wygląda na celowo zamurowane. No tak, no ale jakby chodzi o to, że tutaj było kolejne wejście. Ciekawe, czy jakieś jeszcze tu są. I że ten cały wielki pagór tutaj jakby skrywa kolejny obiekt schronowy. Mhm. Może tutaj jeszcze tutaj górce coś jest. Wszędzie oczywiście pozostałości jakichś wielkich płyt betonowych, też kamieni. Te pozostałości były w tej stronie. No, całkiem możliwe. Ale coś też przekrywają, jak tam. No, może coś przekrywają. Ale mało możliwe chyba tutaj w tym przypadku. No, trudno powiedzieć, natomiast jakby widać wszędzie, że to jest kolejny taki pagórek. I też należy domniemywać, że pod tym pagórkiem coś jest. Tak jak powiedziałem,
One nie są tutaj przypadkowo raczej. No, tutaj też coś zasypane. Może kolejny to był dawny szyb wentylacyjny, może jakiś kanał, może wyjście zapasowe, no trudno powiedzieć, natomiast należy założyć, że pod tymi pagórkami tutaj są jakby kolejne jakieś elementy. Tutaj wszędzie widać jakieś takie ślady demontażu, wszędzie pełno dużych, grubych płyt betonowych. O, tutaj widzicie. Bardzo dużo, ja tam nie wiem, czy to jakiś czasem na tym tutaj pagórce wyjście, czy to jakiś płyta tutaj. Zaraz tam. Sprawdzimy to zaraz. Zaraz tam. Może jakieś kolejne tutaj ciekawe miejsce tutaj. Dokładnie, zaraz tam zajrzymy, natomiast no ten teren jest taki dosyć ciekawy. Więc idziemy tutaj do tego obiektu. Teraz wam pokażemy kolejne tajemnicze tutaj wejście. Słuchajcie, zobaczcie, znowu jesteśmy na górce. Na takiej pagórce, na takim pagórku, gdzie podejrzewamy, że ten nasyp no, nie jest tutaj jakby sztuczny. Tam są pozostałe dwa, które wam pokazywaliśmy wcześniej. Dokładnie, natomiast zobaczcie, tutaj znowu coś przykryte. Znowu coś zabetonowane. Szyb wentylacyjny, wejście, trudno powiedzieć. Natomiast to świadczy o tym, że tu pod tymi zwałami ziemi na pewno jakiś kolejny obiekt schronowy. Jest tutaj nawet widać, o, widać kolejny jakiś, już zawalony, ale nie da się zobaczyć. Tutaj był, widać elementy metalowe. Tu był ewidentnie jakiś kominek, jakiś szyb wentylacyjny. Ślady metalu tutaj widać pogiętego, także na pewno był to jakiś szyb wentylacyjny. To jest bardzo tajemnicza sprawa, tutaj tak dużo takich tajemniczych schronów się znajduje. No, dokładnie. I kolejny taki właśnie nasypany pagórek. No tutaj już chyba nic nie. Pagórek. Może gdzieś jeszcze tam dalej są jakieś pagórki, widziałem, więc może coś jeszcze jakieś tutaj wejścia są, ale tam to chyba raczej zwykłe możliwe pozostałości, ale tutaj jest chyba tutaj ten najwięcej. A tutaj zobaczcie, tak mówiłem, granica łącząca jakby stary świat z nowym światem. Ta ulica jest jeszcze z fragmentami betonowa, czyli nie wiem, poradziecka, poniemiecka. Tu jest trochę asfaltu, zaraz później pokażemy te przejście. Natomiast tutaj, o, widzicie, nowe bloki, nowe osiedle, nowe życie. Tutaj stare drzewa, stary obszar tutaj. W tamtym kierunku była strzelnica, nakręcaliśmy o niej filmik, o niej materiał. Proponujemy wam go obejrzeć. Dokładnie. Postaramy się zamieścić do niego link na końcu tego materiału. Na końcu tego materiału. Natomiast tutaj z tych dziwnych obiektów schronowych na chwilkę schodzimy. I idziemy tutaj do kolejnych obiektów. Teraz wam pokażemy poradziecką szkołę. Tak, teraz chcemy wam pokazać ten aspekt bardziej związany z życiem, dokładnie. No bo ta baza to nie tylko wojsko i samoloty, ale także rodziny żołnierzy, którzy tu stacjonowali. I dlatego tutaj była szkoła. Tak, to jest szkoła, która jest szkołą poradziecką. Ona tu została wybudowana na potrzeby mieszkańców. I ten budynek się zachował w oryginale. No oczywiście on jest odnowiony. Tutaj na przykład jest ta część dobudowana. Tak właśnie trochę nie jestem pewien, ale chyba jest dobudowana. Natomiast ten obiekt tutaj jest zachowany w oryginale. On jest, no mówię, na pewno jest odnowiony. Natomiast ten budynek był szkołą za czasów funkcjonowania garnizonu i w dalszym ciągu jest szkołą. Tu się może jakieś nasuwa przypuszczenie, że może te obiekty schronowe były właśnie dla dzieci, dla personelu szkoły w razie nagłego wybuchu jakiegoś konfliktu zbrojnego. Albo pod szkołą jest jakiś. Może to są jakieś też obiekty związane z podziemiami szkoły. Trudno powiedzieć. Może ktoś z naszych widzów, którzy tu uczęszczał do tej szkoły, może nam podpowie. Natomiast no, jakby szkoła się zachowała, szkoła jest. Wejście
ładnie odnowione. Jaki teraz? Ogrodzenie raczej wygląda. Ogrodzenie raczej nie jest. Jest nowe, natomiast, natomiast sama szkoła bardzo przyjemna. Stare drzewa. Zespół szkół, proszę bardzo. To wszystko się zachowało. Tak ona teraz wygląda. Wygląda. No dobrze. Przechodzimy. Przechodzimy dalej. Dalej. Szkoła. Tu się w większości, się to wszystko zachowało w oryginale. Tam widać chyba jeszcze plac betonowy w oddali, który kiedyś takiej tak się robiło. No Polbruk jest na pewno nowy, natomiast tam przed całą szkołą widać plac taki z płyt betonowych i podejrzewam, że to jest wszystko w oryginale zachowane. Tak, tutaj jakby kolejny, tak w jednym kompleksie budynek. To jest ewidentnie budynek, no może nawet nie tyle po radziecki, może nawet po niemiecki, tylko jakby potem przejęty przez Rosjan, ale on się na pewno zachował w takiej formie, jeżeli chodzi o bryłę, w oryginalnej, czyli niska zabudowa, duży przesadzisty dach. To jest na pewno budynek, który w swojej formie, w swojej kubaturze na pewno zachował się w oryginale. Dzisiaj to jest zespół szkół, ale ładny, stylowy. Warto go pokazać. Tu za chwilę jeszcze wam pokazujemy chyba ten teren. Tutaj też chyba raczej wygląda, że nawierzchnia jest w dużej mierze oryginalna. Tak to wygląda dzisiaj. O. Stare drzewa. One tak trochę w tamtym czasie jest tutaj betonowe coś. Tak, ograniczały jakby teren tego lotniska. Jestem chyba prawie pewien, że jak tutaj się przyjrzymy się temu kawałek dalej, to zobaczymy fragmenty oryginalnego ogrodzenia. Nie wiem, czy to będzie widać, natomiast stare betonowe słupy, linia drzew i myślę, że to jest jakby fragment dawnego. No, to jakiś element, ale to chyba nie związane z lotniskiem. To jest już wszystko w miarę świeże. Natomiast to jest ten obszar właśnie. I tu się... Tu w tych krajach widzę. Tak, i tu może z tej strony. To jest wszystko stare. Pokiereszowane. Natomiast to prawdopodobnie są pozostałości dawnego ogrodzenia terenu betonowe. I taki jakby przedsionek. Także teren szkoły. Tak to wszystko wygląda. Tak to wszystko wygląda. Jesteśmy na skraju właściwego wjazdu do bazy, jak funkcjonowała. Tu jest fragment ogrodzenia. I to ogrodzenie jest oryginalne. Tu widać kolejny jakiś szyb wentylacyjny. Tam coś było za płotem. Teraz to ogrodzenie jest oryginalne. Tutaj się nic nie zmieniło. Tu natomiast była tak zwana nawrotka. Tutaj jeżeli jakiś pojazd został cofnięty, nie wpuszczony, bo tu były też szlabany i bramy tutaj główne wjazdowe, to tutaj było miejsce, gdzie można sobie było nawrócić. No niektóre też podjazdy po prostu podjeżdżały pod bramę, tylko i wyłącznie. I jakby nie wjeżdżały na teren garnizonu, więc tutaj było przygotowane takie miejsce, gdzie można było sobie nawrócić. Te pojazdy tutaj dojeżdżały do bramy, to po prostu tutaj na tej nawrotce sobie mogły zawrócić. Tak to wygląda teraz. Tak, to jest aleja drzew, to wszystko było. Wtedy były mniejsze oczywiście. Ta droga jest oryginalna, tylko tyle, że dzisiaj na niej jest nowa warstwa asfaltu. Szlabanu już nie ma. Także tak to dzisiaj wygląda. Idziemy do kolejnych obiektów. Podczas eksploracji takiej starszej części tego lotniska znaleźliśmy bardzo tajemniczy obiekt.
Tak, ciągle poruszamy się tutaj w tym obszarze, przy tych schronach, o których żeśmy wam tutaj jakby pokazywali. No, znaleźliśmy kolejny bardzo ciekawy obiekt. Może postaramy się do niego wejść za chwilę. Aczkolwiek lepiej będzie go chyba pokazać. Ale środek też, zewnątrz. Też, środek też jest warty pokazania, no. Bo tu dużo takich ciekawostek jest. Bardzo dużo. Bardzo dużo ciekawostek. Więc zaraz się postaramy wejść, bo to duży ciekawostek. Może. Zobaczymy. Natomiast obiekt duży. Bardzo ciekawy. Tak trochę zagłębiony w ziemi. Znowu dużo sanitariatów. Może to jakiś warsztat, trudno powiedzieć. Jakieś przepusty do góry. No. Nie ma wejścia. Tak, czyli też takie... Uwaga. Widzę. Takie jakieś przepusty. Teraz go pokażemy w całości. Jakieś... O, to z drugiej strony chyba będzie go później lepiej pokazać. No, też dużo takich wygrzebanych rzeczy. To jest jakaś część podziemna była, która tu została w tej chwili. To jakieś wejście, które tu zostało jakby zniwelowane. Obiekt duży, zaraz go wam pokażemy w całości. Oraz w środku. No nie wiem, czy tam się tam będzie bezpiecznie wejść, ale... Nie no, dach jest w bezpiecznym stanie. Zobaczymy. Coś tu było burzone, bo jest bardzo wszędzie dużo różnego rodzaju gruzu. Może tutaj też były jakieś budynki. No to gdzieś tutaj niedaleko nawet powinna być strzelnica tylko. Tak, kawałek dalej jest strzelnica, o której wam pokazywaliśmy. Proponujemy obejść. Dokładnie. O, tutaj bardzo dużo tego budynku jest rozwalona. Ale ciekawy obiekt bardzo. No. Bardzo duża część tego budynku jest tutaj rozwalona. Ptaszki latają, ściana rozwalona. Duża część budynku jest poniżej gruntu i to jest ciekawe. Może jakieś warsztaty faktycznie? Może jakieś warsztaty, natomiast też widać, że strop jest tu bardzo wzmocniony, także to był jakiś budynek takiego ciekawszego przeznaczenia. Dużo sanitariatów też, dużo miejsc wyklejonych płytkami. No, bardzo ciekawe miejsce. No, dokładnie. Z czego obejdziemy? No, bardzo tutaj było się pokręcić po tym terenie. Tak, jednak widzimy, że teren garnizonu Kluczewo ciągle nas zaskakuje. No i dużo tajemnic jeszcze w tym nami. Tam ta dziura w ziemi taka wielka. No. Ciągle nas to zaskakuje jeszcze. No. Wszystko się tam... Strasznie tu głęboko to wszystko jest. Dziwna sprawa. Ciekawe, tak. Ciekawe, że jakby widać, że grunt tego budynku jest znacznie poniżej gruntu ziemi, że to coś związanego. O. Jakieś chyba napisy jeszcze tutaj. No, ale to chyba... Napisy są chyba współczesne. O, ciekawe. Tak, tam jest duże zwałowisko. Tutaj jest ciekawy ten taki murek. Tutaj widać było bardzo dużo pozostałości. O, jest jakiś mur. Nie wiem, czy go widzicie, ale jest. Ciekawe bardzo. Pod tym budynkiem widzimy, są jeszcze piwnice. Nie wiem, czy to widać. Czyli widać, że są takie jakby dwie zasadnicze kondygnacje tego budynku. Tu coś było wygrzebane. No, była bardzo dziwna, że taka dziura wielka. Tak. No może jeszcze tam będziemy pokazywać, gdzie ten budynek był z perspektywy. Wszędzie pełno gruzu. Wszędzie fragmenty. O.
zobaczymy tu. Uwaga na gałęzie, Hubert, żeby ci nie strzeliło. No niebezpiecznie tutaj dosyć nawet. No. Nie strzeliło ci w oko? Nie, polik mi strzeliło bardziej. O. I ten teren z tej strony. No bardzo ciekawe to jest. Więc albo teraz wam pokażemy ten budynek z innej perspektywy, albo będziemy szukać kolejnych tajemniczych obiektów, które mogą się tutaj znajdować. Teraz weszliśmy właśnie do tego budynku. O, postanowiliśmy, że pokażemy go wam od środka. Trochę niebezpiecznie było tutaj chodzić. Więc nie radzimy wam tutaj chodzić. Przepusty. To jest bardzo ciekawe, do czego te przepusty mogą służyć. Sprawdźmy, co tutaj w tym pomieszczeniu może ciekawego być. Tutaj mogliście zobaczyć, tam pokazywaliśmy wam te pomieszczenie stąd, ale mnie ciekawi, co to jest za tą ścianą. No dobra, przejdziemy tutaj tędy. No, dziwny teren dosyć. O, dziwny, dziwny. I po raz pierwszy tutaj jesteśmy. Zawsze to mieliśmy jakieś tutaj, znaliśmy trochę teren, a tu nagle taki obiekt. No to jest wejść do tego tajemniczego pomieszczenia. To chyba jakieś może toalety były, nie wiem. Prawdopodobnie, tak. I tu znowu jakiś otwór. Wszędzie przepusty, no. Kafelki tutaj jest, więc nawet... Na pewno toalety. Tutaj, co tutaj? Czekaj, tutaj nie. Próbujemy zejść na ten teren, ale to z drugiej strony. Chodź. Myślę, że tutaj jest poprawnie. Tam jest łatwiej. No okej, jak uważam, że tam było łatwiej. No to jest ten dolny teren. Tak, on jest tam bardzo ciekawy. Tutaj tylko opasz pod nogi. Wiem. Dużo gruzu. Bardzo ciekawy ten. Tu piwnica. Okay. Dobra, tutaj musimy troszkę się popodpierać. No, więc za chwilkę tego, włączymy kamerę. Więc trochę tutaj musimy wyłączyć, że to trochę hardkorowo będzie teraz. No jesteśmy teraz tutaj na tym dole. Tak, tej części takiej, która wygląda, że została jakoś wygrzebana, zburzona. O, tu jakieś elementy. Ale bardzo dziwny obiekt znaleźliśmy. No, bardzo dziwne rzeczywiście. A to jest ta najstarsza część tego lotniska. Tak, tak, to jest jedna z tych najstarszych części. Uwaga na gałęzie. Opłacało się tutaj trochę bardziej poszukać tych lasach, bo jak się okazuje, trochę się pochodzi i znajdzie się jakieś ciekawe obiekty. No, okazuje się, że kluczowo jest jednak. Nadal przecież ciągle. Nie było co odkryte. No. Może to jeszcze tutaj. Tutaj jakieś przepusty. To jest ten budynek. Pokazywaliśmy wam go. Tak, pokazywaliśmy go wam z różnych stron. Natomiast tutaj. Jest jakaś piwnica. Tutaj jest ta druga część, ta piwniczna. To jest jakieś pojedyncze pomieszczenie nawet. Tak, że te budynki mają... weź Hubert może poświeć latarką. Okay. Że te budynki mają... Muszę ją wyjąć, dajcie mi chwileczkę. Że te budynki mają ewidentnie takie dwie kondygnacje. O, mają. No, poświeć tutaj bardziej. Ja muszę ustawienia dobrze włączyć. No to włącz ustawienia. Ustawić tutaj na mojej latarce. O, o. Widzicie? O. Nie wiem czy to... Okej, masz latarkę. Widzicie? Uważaj, tam nie pójść. Dach niespodziewanie tutaj jest dobry. No betonowy, tak. No, to jest... Dobra, wstajemy. Wstajemy. Dwie kondygnacje. W piwnicy już nic ciekawego nie ma. Czekaj, tu coś jeszcze widzę, jakieś... No, też widzę. Stąd przyszliśmy. O. Tutaj wchodziło się przez to. Dosyć ślisko. O, z tej strony będzie dobrze widać. No, poświeć tam latarką. Poczekaj, muszę tutaj jakoś też wejść. Poświeć latarką. O. Jakieś pojedyncze pomieszczenie. No i w tej piwnicy nie ma ciekawego. Ale chodzi o to, a tutaj? Tam. O, okej.
Chodzi o to, że są jedno pomieszczenie. Dwie kondygnacje, to jest jakiś chyba tunel. Tylko zasypany. Tak. Jakiś tunel. Tu ta piwnica właśnie. Także. Nic w niej nie ma ciekawego, więc nie opłaca się tam wchodzić. Zobaczyliście z zewnątrz. Tak, jakieś ślady instalacji. Także tak to. Tak to wygląda. Obiekt ciekawy, więc może tutaj jeszcze się pokręcimy przy tym obiekcie, może coś jeszcze wam ciekawego pokażemy. Ale jeśli tutaj już nic nie będzie, no to poszukamy kolejnych obiektów albo zrobimy podsumowanie tej wyprawy. Tutaj mam takie połączenie starego z nowym. To jest oryginalna droga betonowa. Tu była kiedyś hala warsztatowa tutaj. Tak, tu była wielka hala warsztatowa, tu w tej chwili jest baza transportowa. Niestety spóźniliśmy się tutaj o ładnych parę lat. O parę ładnych to lat. Jest droga, która prowadzi. Może jakieś 5-7 i gdyby była, to by tutaj nawet ciekawy materiał przez tej hali warsztatowej, tylko niestety ona została burzona. Już przerobiona. Tak, to jest droga na osiedle, tam z tego wróciliśmy, czyli z osiedla chcąc dostać się na lotnisko, to właśnie tą drogą. Ta droga ten budynek prowadziła dokładnie. Nie polecamy wam chodzić po tym budynku. No, tu do. Bo tam trochę wspinaczki było. Trochę było wspinaczki. Ale natomiast. To jest urbexu. Tak, to jest ta droga, którą zmierzamy w kierunku osiedla. No, idziemy na osiedle. To jest ten, to miejsce, które jakby łączyło łączyło bazę, ten sztab, te ścisłe, że tak powiem, administracje lotniska, tam gdzie mieszkały też część rodzin, gdzie mieszkała, gdzie było to całe dowództwo, administracja z terenem lotniska. Z terenów dzisiejszego osiedla na pasy startowe, na samo lotnisko dojeżdżało się właśnie tą drogą. To było szereg różnych budynków, parków i to są jakby pozostałości tego wszystkiego. O, tutaj jest taki obiekt, który chciałem nam pokazać, bo też coś były. Tak, to tak, jakiś park technologii oczywiście betonowej tutaj zrobiono. Tam strzelnica w oddali, ale... Oczywiście nie chodzi o park taki, park, tylko chodzi o park dla pojazdów. Tam jest strzelnica, nie będziemy tam szli, bo pokazywaliśmy nam strzelnicę. Tak, także tutaj... Możecie obejrzeć. Tutaj były jakieś zaplecza, tu jest wszędzie masę gruzu, to jakby świadczy o tym, że tutaj były jakieś... W ogóle w tamtym budynku też było dużo gruzu, tylko nie będziemy wam każdego gruzu pokazywać. Tak, nie będziemy wam każdego gruzu pokazywać. Bo to sam gruz nie jest aż taki ciekawy. Dokładnie, natomiast tutaj... Takich miejsc tu jest sporo. Przy tej drodze łączącej właśnie garnizon z lotniskiem jest bardzo dużo. Wszędzie cała masa poniszczonych budynków zrównanych z ziemią. Tutaj był jakiś budynek, który prawdopodobnie był jakąś wartownią rozdzielnią, ale wam pokazywaliśmy. Tak, tam w oddali jest rozdzielnia, nie będziemy. Albo wartownia, bo blisko jest strzelnica. Tak. Albo jakiś punkt kontrolny, trudno powiedzieć. To takich. To blisko jest strzelnica. Także takich punktów tutaj jest cała masa nieuprzątniętych. A tam w oddali jest gdzieś tam dalej ten nasz obiekt, który przez chwilę nawet zwiedzaliśmy. Tak, stamtąd przyszliśmy. Tam było bardzo hardkorowo właśnie. Tak, tam w oddali majaczy ten budynek, ale to my pokazywaliśmy go przy okazji. A poza tym jest nawet zamurowany. No dokładnie, tak. Nawet się zajrzeć chyba nie. Wszędzie pełno betonu, z wałów betonowych. Cegieł dużo. Dużo cegieł. Świadczy to o to, że to jakaś drobna infrastruktura tutaj była. Oczywiście to zostało wszystko zburzone, zbałowane. Tak to dzisiaj wygląda. Jak się okazuje jeszcze, te lotniska tutaj bardzo dużo tajemnic, no bo tu podczas eksploracji o obiektach, o których wiedzieliśmy, znaleźliśmy obiekt, który jest tacy w lesie, ukryty, nie wiedzieliśmy o nim i bardzo tajemniczy. No zawsze się coś znajdzie, no taka jest kolej rzeczy. Jestem ciekaw, ile jeszcze tajemnic to lotnisko kryje. Czy to może był jakiś ostatni tajemnic? Na pewno jeszcze będziemy jakieś ciekawe miejsca tutaj pokazywać na tym lotnisku. Na przykład chcemy jeszcze wrócić do Burzykowa. Tak, tam są takie jeszcze wisienki. No wszędzie mówię, wszędzie jest wałowisko betonu, jakiś elementów. Obiecaliśmy wam latem, że wrócimy do Burzykowa. Tak, takie jeszcze drobiazgi, jakieś ciekawostki. Tak jak mówię, wisienki wam pokażemy. Dobra, z tego... Mówili,
mówiliśmy też o tym obiekcie, raczej o tamtych bunkrach, schronach, że nagramy, zapowiadaliśmy to trochę temu i nagraliśmy, ale nie nagraliśmy tylko tego i nagraliśmy bardzo ciekawy materiał, bo nagraliśmy tamten budynek. No dokładnie. Wracamy z tego pasa. Z tej drogi bardziej dojazdowej, starej, zbierzamy z powrotem w kierunku osiedla. Tu jest ta droga, a teraz tutaj odbijamy w bok. Tutaj słuchajcie, tam w oddali hangary były. Tak, w oddali były hangary, natomiast taka ciekawostka nas nasła, że tutaj przy tej drodze wszędzie są jakieś wszędzie coś było. Drogi. Wszędzie coś było, dlatego że wszędzie mamy pozostałości po drogach, po jakichś ścieżkach, wszędzie mamy jakieś betonowe posadzki. Wszędzie jakieś gruzowisko. Wszędzie betonowe posadzki, regularne place. Także przy tej drodze tu wszędzie coś było. Mówiliśmy tutaj, że bardzo dużo tutaj gruzowisk jakieś jest i tutaj możecie zobaczyć, tak, że faktycznie tutaj w tym terenie, koło tego budynku, który zwiedzaliśmy niedawno, jest bardzo dużo gruzowisk. Dokładnie, ale mogło tu być dużo budynków kiedyś. Natomiast no, budynki jak budynki, ale też różnego rodzaju tutaj pewnie cała ścieżka, cała infrastruktura właśnie dróg, dojazdów, przejść, bo gdzie faktycznie człowiek nie... Gdzie człowiek wszędzie nie okiem nie spojrzy, tam wszędzie widać jakieś pozostałości właśnie. No jakiś kanał wentylacyjny albo studnia. Wszędzie pozostałości właśnie placów, dróg. Tu jakieś też tutaj. No w ogóle tutaj w tym terenie nie wiem czemu, ale wszędzie są jakby były tutaj rozkopane, jakby ktoś tutaj rozkopywał. Tak, to też rzuciło nam się w oczy, że... Dziwna sprawa dosyć. Że wszędzie są ślady rozkopania, szukania, grzebania. To jest dosyć takie intrygujące. A patrz, w ogóle wyszliśmy z pasa na osiedle, bo tam patrz, szkołę widać. No tak. I mówię, wszędzie tutaj. Ona to możecie trochę popatrzeć, jakie mu tutaj gruzowiska. Wszędzie są gruzowiska. Wszędzie są, ale mówię, wszędzie są ślady o jakiś ścieżek, posadzek. Gruzowisk tam bardzo wielkie. Cały ten. Pokaż tym kolorom. Tak, no to są gruzowiska. No coś było burzone i ten cały gruz był tutaj gdzieś zwalany. Tam w oddali widać ten nasz budynek, ale wy go nie zobaczycie, no to ledwo widać, a kamera może go dobrze nie pokazać, bo to on zamaskowany nawet dobrze jest. No, dokładnie tak. Tak, no. Wygląda, jeśli ktoś wie, do czego mógł służyć ten budynek, który pokazywaliśmy, no to prosimy o napisanie w komentarzu. Bardzo zachęcamy. Zachęcamy. Na tle tych wykopów zrobimy podsumowanie tej wyprawy. Tak, tu zawsze w Kluczewie zawsze mnie intryguje, kto tutaj kopał. W jakim celu? W jakim celu i czemu tak głęboko i czemu tu są takie rozkopy, czy ktoś tutaj czegoś szukał, czy ktoś tutaj coś wyciągał, to jakby... Czy może coś jeszcze innego? To zawsze bardzo mnie intryguje, jak ten teren jest mocno często w niektórych miejscach tak rozkopany do głęboka i w jakim celu było to robione. No widać tutaj, że bardzo dużo rozkopany, tam właśnie ten budynek jest, ale chyba go nie widzicie. Nie, no stąd go nie widać, natomiast to jest cała masa takich głębokich przekopów. To doprowadzi właśnie do tego budynku. Po co? Po co to było robione? Nie wiem. I teraz podsumujemy tą wyprawę. No dzisiejsza wyprawa była bardzo hardkorowa, szczególnie w tym budynku. Tak, natrafiliśmy na obiekt taki dosyć ciekawy. Kluczowo niezmiennie nie przestaje nas zaskakiwać. Zaglądaliśmy do schronów, tylko niestety wejścia były albo nie miały żadnego wejścia, albo po prostu były zasypane i nie dało się tam wejść. Spodziewaliśmy się paru ciekawostek, dlatego zapowiadaliśmy ten odcinek taki... Zapowiedzieliśmy, że parę ciekawostek pokażemy, tak. A okazało się, że znaleźliśmy obiekt taki, no... Bardzo ciekawy. Tak, spodziewaliśmy się tego, dlatego tak jak powiedziałem, zapowiadaliśmy, że takich jeszcze kilka rodzyneczków wam pokażemy. No to się udało, to jakby z tego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Także wydaje mi się, że dzisiejszy film będzie się wam podobał i odzwierciedli to liczbą lajków i komentarzy. Zawsze to powtarzamy, chodzimy tu po tym terenie i pokazujemy, żebyście wy już nie musieli, pokazujemy wam te wszystkie ciekawostki jako ślad po tym, co
było kiedyś, a teraz już nie istnieje. A też zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, to, to chciałem się ciebie zapytać, jak myślisz, co to mógł tam być za ten obiekt? Jakieś warsztaty? Nie wiem, trudno powiedzieć, jakiś warsztat, jakaś montownia może czegoś, może coś związanego z obsługą uzbrojenia. Tu nieopodal jest strzelnica, trudno powiedzieć. No pokazywaliśmy wam ją. Natomiast ciekawy jest ta wiele kondygnacji, że sam podest budynku, jakby ten główny poziom jest znacząco poniżej gruntu. Jakiś tunel tam nawet był, jakieś tunele. Tylko zasypany, niestety. Na pewno bardzo tajemniczy obiekt, na pewno miał jakieś bardzo konkretne głęboko przeznaczenie. No tunele były wszędzie, piwnice dosyć tajemnicze, budynek taki na dole bardziej. No dokładnie, myślę, że dość fajnie go pokazaliśmy. Jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No dokładnie, dobrze, więc z terenu osiedla Kluczewo. Osiedla pełnego tajemnic. Dzisiaj z tej bardzo ciekawej wyprawy żegnają was Hubert i Przemek. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Do następnej wyprawy. Cześć. Paka, paka.